Dzisiaj naprawiłem problem braku ładowania baterii. Troszeczkę problem takiej nowszej generacji, który już ma programowany KBC i nowsze układy ładowania. Mamy HPK Pawiliona, to jest wersja 15-A i są różne wersje. Więc tak, tutaj ten laptop jest sprawny. Tutaj widać, że bateria jest sprawna. 61% działa. I teraz, jak tutaj go wyłączymy, przyłożymy do drugiego naszego pacjenta. Tak, przyłożę do naszego pacjenta. Mam nadzieję, że widać. Pokazuje się, że bateria ma 100% i niby jest ładowanie, ale to ładowanie, mierząc napięcie na złączu ładowania, to ładowanie to jest około, zaraz niech policzę, około 10 setnych miliampera, czyli to ładowanie nie następuje. W żadnym stopniu się nie ładuje. Jak widzimy, tu jest 100%, to było 61% na sprawnym laptopie. Tu jest 100%, więc jest błąd wykrycia, błąd komunikacji z baterią. Czyli nasz KBC lub nasz układ ładowania nie komunikuje się poprawnie z baterią, nie odczytuje poprawnie danych z baterii. Więc spróbujmy to naprawić. Ta płyta była zalana, jak widać. Tutaj to było zalane gniazdo. Ten rezystor był zalany, troszeczkę poprawiłem to cycyną. Teraz jeszcze sprawdzę oporność tego rezystora pomiarowego. Nie ma żadnej oporności. W takim sensie, że ma 0,2 ohma. Moje przewody właśnie mają taką samą oporność. Czyli on jest totalne zwarcie. Możliwe, że ten rezystor pomiarowy jest uszkodzony. Właśnie się zastanawiam, czy on nie powinien mieć 10 ohmów. Zaraz. Bo to jest R010. Muszę to sobie rozszyfrować, bo nie mam tego wszystkiego w głowie. Ok, z tego co widzę, ten rezystor powinien mieć taką niską oporność, więc wszystko ok, ale i tak go wymienię na wszelki wypadek. Bo jednak pełni kluczową rolę w mierzeniu. Dobra, jak osłoniliśmy teraz tutaj pady, lewy i prawy, powinniśmy mieć połączenie do naszego układu ładowania i zobaczymy, czy jest normalne połączenie, bo teraz nie mamy połączenia między tymi dwoma padami, bo jak mamy ten rezystor niskoohmowy, nam się wydaje, że oba są połączone, tak? Ale nawet jeden może być przerwany, a przez ten rezystor może przechodzić i możemy myśleć, że są oba podłączone. Więc zaraz zobaczymy, które to są pomiarowe. Najlepiej sobie włączymy datasheet tego układu i zobaczymy, co nam pokaże. Po wymianie naszego rezystora pomiarowego, zmierzeniu, czy każda strona ma połączenie z naszym układem ładującym, i tak, wszystko się zgadza, ma połączenie, odpowiednią rezystancję. Niestety dalej nie następuje ładowanie, dalej jest błędne określenie poziomu naładowania baterii. Dalej jest problem z komunikacją, odczytem. Jeszcze na wszelki wypadek sprawdzimy, czy jest połączenie z rezystorem pomiarowym na wejściu zasilacza z układem ładowania, choć wydaje mi się, że powinno być ok. I więc pomyślimy, co dalej. Dobra, rezystory są pomierzone. Wszystko jest tak, jak powinno być, czyli pomiar napięcia wejściowego, pomiar napięcia wyjściowego na baterię. Wszystko się zgadza. Układ jest zasilany poprawnie.
Więc teraz zmienię jeszcze dla pewności układ samego ładowania i zobaczymy, co nam się pokaże. Dobra, zrobiłem szybki test. 14,93 z odłączonym zasilaniem, 15,03 z podłączonym zasilaniem. Czyli dalej to nic nie zmieniło. Dalej jest ten sam problem. 15,03 i nie rośnie. Czyli dalej nie ładuje. Czyli kolejną rzeczą, jaką robimy, musimy zainteresować się naszym układem KBC. Też go wcześniej już przeprogramowałem nowym firmwarem, bo to jest programowalny KBC. Również dla pewności przeprogramowałem sprawnym BIOS-em i to nie zrobiło absolutnie żadnego wrażenia na tej płycie. Dlatego skoro to było zalanie, nasza jedna linia sygnałowa od układu KBC mogła dostać wyższe napięcie przez chwilę. Dlatego prawdopodobnie może być uszkodzone same KBC. Mimo tego, że się programuje prawidłowo, może być ta linia uszkodzona. Także pomiar oscyloskopu pokazuje, że jest taka jakby troszeczkę dziwna komunikacja, nawet bez samej baterii. Wiadomo, układ też się komunikuje z układem ładowania, więc szczególnie problem jest taki, że nie ma żadnego schematu do tej płyty, więc nie możemy powiedzieć, jaka tutaj powinna być ta komunikacja. Ale nie chcę za bardzo się komunikować z baterią. Po podłączeniu baterii, odłączeniu baterii przebiegi są cały czas takie same. Więc jest problem z komunikacją. Więc wymienimy tego KBC na inny i go będziemy musieli też przeprogramować. Dobra, podłączam zasilanie, światełko się świeci. Nasza bateria będzie tak. Wtedy było zaraz. Zobaczymy teraz bez podłączonego zasilania, ile ma bateria. Dobra, masa do masy. 15,49. O, 16,28. No i teraz to się nazywa ładowanie.
teraz idzie jak burza. Czyli teraz odłączymy, idzie jak burza, pnie się. Odłączymy, na samej baterii jest 15,60, czyli mamy... Zaraz skoczy. Tak, 16. Mamy praktycznie volt różnicy przy ładowaniu. Jak widzicie, laptop naprawiony. Naprawione ładowanie baterii. Bateria się ładuje. Było 61%, jak wtedy patrzyliśmy. Teraz jest 67%. Więc poprawnie wykrywa baterię, poprawnie komunikuje się z nią, odczytuje jej wartość i się sobie tam powolutku ładuje, tak? Więc to jest właśnie problem z tymi nowszymi laptopami. Bo tam mamy tak naprawdę dwa układy, które zarządzają ładowaniem baterii. Mamy układ ładowania baterii, który też zarządza zasilaniem całej płyty głównej, w takim sensie głównej linii zasilania, czy pozwala, czy nie, i zarządza ładowaniem baterii. Drugim układem jest układ KBC, który zarządza wszystkimi napięciami na płycie głównej. Linia komunikacyjna baterii z płytą główną jest współdzielona na płycie głównej przez dwa układy. Układ ładowania baterii i układ KBC. Na tym się odbywa komunikacja. Jeśli któryś z tych układów jest uszkodzony lub jeśli linia komunikacyjna nie jest zasilana przez rezystor pull-up, czyli nam daje 3,3 V na tą linię i mamy wtedy problem z komunikacją i mogą być właśnie takie problemy, że bateria nie zostaje wykryta poprawnie lub nie zostaje w ogóle wykryta. Jeszcze są inne problemy, tak? Jeśli nie mamy ładowania baterii, mogą być to MOSFETy wejściowe, może być któryś zwarty, może być rezystor pomiarowy uszkodzony lub połączenie rezystora pomiarowego z układem ładowania może być w którymś momencie utracone i wtedy układ ładowania nie wie, jaki jest spadek napięcia na tym rezystorze pomiarowym, nie może zrobić poprawnego pomiaru i też wstrzymuje ładowanie baterii. I tak, tutaj nasz laptop był zalany w miejscu złącza baterii i wygląda na to, że poziom baterii to było zapewne około 15 V, na krótko się połączył z linią zasilania, z linią sygnałową, linią komunikacyjną między baterią a płytą główną. I w tym momencie nasz układ KBC, który jest dosyć delikatnym układem, się uszkodził. Tylko się uszkodził w taki sposób, że nie grzał się, nie było z nim żadnego problemu, uruchamia poprawnie komputer, wszystko działa tak jak powinno, tylko nie działa ładowanie baterii. A tym bardziej nie działa wykrycie baterii, komunikacja z nią. I gdy sobie wszystko metodą dedukcji oddzieliśmy, czyli oddzieliśmy układ ładowania, linie sygnałowe pomiędzy układem ładowania a baterią i rezystorem pomiarowym, wszystko było sprawne. Również odjęliśmy od tego oprogramowanie BIOS i firmware'u samego KBC. Został nam jedynie KBC, który właśnie był ostatnim ogniwem, który chcemy w praktyce wymieniać, tak? Bo to jest jednak spory układ, 128 nóżek, też swoje kosztuje, trzeba go dodatkowo programować, więc chcemy to zrobić na ostatnim miejscu, tak? Gdy do gry wkracza programator układów KBC, który robimy przez złącze klawiatury. No niestety w tych czasach jest to niezbędna rzecz przy naprawach laptopów, bo niektóre układy musimy zaprogramować, nie mówię o układach KBC. Układ BIOS to jest inna sprawa i bez tego sobie byśmy w tych czasach nie poradzili. I tak właśnie się naprawia nowe laptopy. Robi się to coraz bardziej skomplikowane, ale jeśli się cały czas w tym siedzi, cały czas się szuka rozwiązania, cały czas się próbuje, to można nadążyć, dotrzymać kroku nowej technologii i można tak naprawdę wszystko naprawić. Kwestia jest, czy to jest opłacalne. W tym wypadku jest to opłacalne jak najbardziej. Układ, który wsadziliśmy, był wylutowany z innej płyty niesprawnej. No i wszystko działa. Więc kolejna udana naprawa. I do zobaczenia. Cześć.